Dotarliśmy do półfinałów rozgrywek. Od finału drużyny dzieli już tylko krok. Atletico Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Witamy Państwa ze stolicy Hiszpanii. Jesteśmy w Madrycie na Estadio Metropolitano. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Mamy dziś dla Państwa spotkanie olbrzymiej wagi. Pierwszy półfinał UEFA Champions League. Atletico Madryt zmierzy się z Liverpoolem. W grze już tylko cztery drużyny, a to oznacza, że mamy tu do czynienia z czterema najlepszymi zespołami starego kontynentu. W końcu UEFA Champions League to najważniejsze i najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe Europy. Zaraz rozpocznie się prawdziwa dwumeczowa walka o zaszczyt gry w finale. Dla mnie jedno z najważniejszych spotkań w roku. Lubią grać wysokim pressingiem. Dziś też będą pewnie próbowali mocno cisnąć rywali już na ich własnej połowie. Ale jeśli przeciwnik przedrze się przez zasieki, to może być kłopot z szybkim powrotem i ustawieniem defensywy, jak to już nieraz widzieliśmy. Atletico do perfekcji opanowało sztukę wykorzystywania najdrobniejszych podpięć, czy to Realu, czy też Barcelony. A jakby tego było mało, od paru ładnych lat w europejskich pucharach też czują się jak u siebie. Pełna zgoda, choć chciałbym na coś uczulić. Stracili już element zaskoczenia i teraz to oni powinni uważać na mniej znane ekipy. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. I wygląda na to, proszę Państwa, że zobaczymy formację z czterema obrońcami, trzema pomocnikami i trzema zawodnikami pierwszej linii. Chociaż jeden z nich będzie się cofać. Tak, słynną fałszywą dziewiątkę poniekąd stworzył Messi w pewnym El Clasico. Korzyść jest taka, że obrońcy nie wiedzą, czy iść za cofającym się napastnikiem, czy dać mu stworzyć przewagę w pomocy. Zobaczymy, jak zaradzą takiemu wolnemu elektronowi. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. Czerwona kartka! Sędzia nie miała wątpliwości. Słuszna decyzja, no i przekonamy się, czy teraz utrzymają ten remis. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Piłka teraz u Salaha. Czy trafi do siatki? Tak! Gol! Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Strzelec dobrze przymierzył w krótki róg. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. Dali sobie wbić gola, przegrywają, ale Atletico nie podda się łatwo. Yannick Carrasco. Thomas Lemar. Griezmann. Sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny dla Atletico. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Diogo Jota. I piłka pod nogami Salaha.
Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Rodrigo de Paul. Teraz może być groźnie. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Zespół będzie mu wdzięczny. Pole karne, głęboko teraz. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Ibrahima Konaty. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Akcja przyspiesza, dobry lob. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Jones. Robertson przy piłce. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. De Paul. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. I Fabinho. Skrupulatnie, cierpliwie budują atak. Próbuje szczęścia. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie. Mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Rzuca piłkę przed bramkę i już nic z tego rożnego nie będzie. Piłka teraz u Salaha. Bez faulu, czyściutki odbiór. Rodrigo de Paul. Atletico rozgrywa piłkę na skrzydle, gdzie jest trochę luźniej. Van Dijk nie pozwolił dośrodkować. Diogo Jota. Udało się odzyskać posiadanie. Rodrigo de Paul. Jordan Henderson. Tak, teraz zbyt łatwa utrata posiadania. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Podanie przyjmuje Carrasco. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Jest gwizdek i mamy 15 minut przerwy na Estadio Metropolitano. Drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Czas zacząć. Dobrej zabawy. Zdecydował się na akcję indywidualną. Odbiór piłki w takim miejscu. Robi się groźnie. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie.
Molina. Griezmann. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się. Grają cierpliwie. Czy strzeli? I gol dla Atletico Madryt. Udało im się. A to jeszcze nie koniec meczu. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Diogo Jota. Fabinho. Robertson. Jones. Posiadanie piłki. Henderson. Salah. Niewiarygodne, ale broni Oblak. Jak on to w ogóle zrobił? Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. I udana interwencja. Liverpool decyduje się wprowadzić na boisko zmiennika. Nie wrzuca w pole karne. Salah dośrodkowuje. Skuteczne wyjście do dośrodkowanej piłki. Diogo Jota. Diogo Jota. Van Dijk. I piłka pod nogami Salaha. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Piłka teraz u Salaha. I teraz piłkę mają Colchoneros. Carrasco. Atletico znalazło trochę wolnego miejsca na skrzydle. Czujny blok. Ta wrzutka mogła być groźna. Zobaczymy zmianę w Atletico. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Nie wrzucają. Krótkie podanie. I Griezmann otrzymuje podanie. Uwaga! Będą prowadzić! Zablokował strzał, ale wciąż jest groźnie. Nie przechodzi piłka. Znowu to blokuje. Alexander Arnold. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. Emocje sięgają zenitu, bo wynik tego meczu wciąż stanowi zagadkę, a to już końcowe minuty. Na razie mamy remis, ale nikt tu nie będzie zaskoczony, jeśli drużyna gospodarzy przeważy szale zwycięstwa na swoją korzyść, szczególnie z takim dopingiem. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Liverpool atakuje w końcówce spotkania. Czy będzie szansa na rozstrzygające trafienie? Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Thiago! Doskonale bramkarz. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują drużynę w grze i dodają pewności partnerom. A przecież gdyby to wpuścił, drużyna znalazłaby się w krytycznej sytuacji. Krótkie rozegranie stałego fragmentu.
kibicom na chwilę stanęły serca, ale ten strzał z przewrotki jednak w żaden sposób nie zagroził bramce. Przebłysk nieszablonowych umiejętności. Szkoda, że niecelny, ale i tak chyba musimy pochwalić za decyzję. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone 2 minuty. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Uwaga, wychodzi sam na sam. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Stawia teraz piłkę w narożniku boiska. Od tego dośrodkowania wiele zależy. Zwłaszcza teraz, w końcówce. Spróbują objąć prowadzenie. Daleko dogrywa w pole karne. Całkiem sędzia gwiżdże po raz ostatni. I po 90 minutach tej rywalizacji nic nie jest rozstrzygnięte. Oglądaliśmy wyrównane spotkanie, które żadnej z drużyn nie przybliżyło do finału. To prawda. Po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, nie podjąłbym się wytypowania ostatecznego zwycięzcy. Oglądaliśmy dobry, równy pojedynek dwóch świetnych zespołów. Rewanż zapowiada się wyśmienicie, bo o wyniku rywalizacji mogą zadecydować detale.